Cześć kochani, witajcie w najnowszym wyzwaniu na moim kanale. Autorką wyzwania jest oczywiście Siri, a pogrywać będziemy Ellen Spring, którą wybraliście wy. No i moi kochani, jeśli o Ellen Spring chodzi, to ona, no cóż, jest uroczą, radosną simeczką, która jest też smakoszką i uwielbia psy. Jest też miłośniczką natury i małą geniuszką, Boże, jak to zabrzmiało, dobra, nieważne. Poza tym również jest guru zen i ma darmowe członkostwo w spa. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś, moja droga, ale chwali ci się, chociaż raczej ci się to nie przyda. Jak widzicie, jeśli chodzi o stroje, to nasza simka nie jest raczej przygotowana na to, co ją spotkało. Poszła sobie na zwykły spacer, a wylądowała w jakimś dziwnym miejscu, zgubiła się i nie zna drogi do domu. No i ta droga do domu może jej zająć trochę czasu. A to dlatego, że, moi drodzy, jesteśmy sobie w chatce pustelnika, znaczy jeszcze w chatce nie jesteśmy, na razie jesteśmy na polanie, nie mamy przy sobie nic, nie mamy żadnych pieniędzy i musimy jakoś przetrwać. Nie wolno nam wchodzić do chatki pustelnika, dopóki się z nim nie zaprzyjaźnimy i nie poznamy jego trzech cech. Wtedy możemy korzystać z rzeczy dostępnych w jego domu, a przedtem możemy korzystać jedynie z tego, co znajduje się wokół domu. Warto, żebyśmy dodali sobie krzaczek na zewnątrz, w razie gdyby nie udało nam się zaprzyjaźnić z pustelnikiem, zanim zachce nam się siku. No a naszym zadaniem jest osiągnięcie 10 poziomu majsterkowania, złapanie trzech rodzajów owadów na terenie pustelnika, którego nie wolno nam opuszczać, oraz dbanie o ogródek pustelnika. Nie wiem, czy mamy osiągnąć tam jakieś rezultaty, to znaczy Siri tego nie określiła, być może ja sobie to dookreślę, a być może nie. Dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o to, co Sim lubi, a czego nie lubi, ustawiamy to zgodnie z tym, co nam się podczas rozgrywki wydarzy. Tu jest chyba wszystko, jeśli chodzi o etap pierwszy. Etap drugi Wam opiszę, jeśli będziecie oglądać i będziecie ciekawi, wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. A jeśli chodzi o stroje naszej Ellen, no to jest jej strój codzienny, strój na specjalne okazje. Właściwie powinna mieć każdy taki sam, ale wiecie, jak to jest. Strój do ćwiczeń, strój do snu, imprezowy, do pływania na gorącą pogodę i na zimną pogodę. Nie chce mi się potem, wiecie, szukać za każdym razem. Fajnie by było, gdyby była opcja skopiuj. Dziwne, że jeszcze tego nie ma. No dobrze, moi drodzy, myślę, że udamy się teraz na tą polanę i postaramy się znaleźć pustelnika i z nim zaprzyjaźnić. To miał być weekend na łonie natury, połączony z poszukiwaniem wewnętrznej harmonii i nowych gatunków grzybów do mojej ulubionej zupy grzybowej. Pogoda w Kaskadach bywa jednak kapryśna i ulewa zastała mnie właśnie na takim grzybowym spacerze. Początkowo beztrosko cieszyłam się łzami natury, jednak szybko moje zen zostało zakłócone przez lepiące się do ciała mokre i zimne ubranie. Brrr. Postanowiłam schronić się w pobliskiej pieczarze i przeczekać najgorszy deszcz. Niestety, potknęłam się i wpadłam w zasłonę ogromnej pajęczyny. Przestraszona skręciłam kilka razy i po chwili nie wiedziałam, gdzie jestem. Jaskinia okazała się bardziej rozległa niż sądziłam i bałam się, że nigdy z niej nie wyjdę i że pożrą mnie gigantyczne pająki. Na szczęście w końcu udało mi się dostrzec światło i wydostałam się na zewnątrz. Przede mną rozpościerała się cudnej urody polana. Deszcz jednak nadal padał, a ja wciąż nie wiedziałam, gdzie jestem. Na szczęście już nie w jaskini. Cieszmy się z małych rzeczy. Pogoda, jak widzicie, pod psem. Czas chyba znaleźć tego pustelnika i się z nim zaprzyjaźnić, bo nas tutaj po prostu deszcz rozpuści. Chatka pustelnika jest. A czy jest tu gdzieś pustelnik? Halo, dzień dobry. Kogoś tu widzę. Chodź tu, kochana. Kurtuazyjnie się z nim przywitaj. Widzę, że robi jakąś miksturę. Pozwoliłam sobie zajrzeć z nim do kasa i go trochę przerobić, żeby, wiecie, wyglądał jako tako. Ale imienia mu nie zmieniałam, nazywa się Przemysław Nicpoń. A jak się prezentuje, to może Wam pokażę na tabie, bo widzę, że tak, wiecie, nie za bardzo chce nam się tutaj pokazać pan. Tak. No, taki sobie sim. W sensie dałam mu tylko skina i trochę poprawiłam mu
ubranka, w sensie jakieś tam mu dodałam, coś tam mu pozmieniałam. No gdzie ty jesteś, człowieku? Miałeś się z nami przywitać. Chodź tu, moja kochana. Podejdź tutaj, bo widzę, że chyba bez tego się nie obejdzie, bo on tutaj sobie ciężko pracuje i podlewa swoje roślinki. Sensu to nie ma za grosz, bo przecież pada, ale co tam, no kto powiedział, że pustelnik musi być simem zrównoważonym i robić rzeczy sensowne, prawda? Chodź tu, kochana, może się z nim zabawnie przywitaj, bo ty taka zabawna jesteś. O, no właśnie, no co tam, głodna, zmęczona, zmoknięta, ale o, spotkałaś obcego faceta w środku lasu, zgubiona, to na pewno on ci pomoże, prawda? No właśnie, porozmawiaj sobie z nim o miejscowych łowiskach. Entuzjazmuj się psami, bo przecież taki twój typ. Ojoj, porozmawiaj z nim o dyskomforcie, bo widzę, że on jest jakiś taki nieswój, ciekawe dlaczego. No i musimy go zacząć poznawać, moi drodzy. O, już wiemy, że uwielbia naturę, to miło, miło. Dobrze wiedzieć, że uwielbia naturę. Coś jeszcze o nim wiemy? Nie. Musimy znać jego wszystkie cechy, w naszym wypadku 5. Nie wiem, jak to zrobić. Chodź tu, kochana, i opowiedz mu, nie, może obrzydliwego dowcipu, tak od razu opowiadać mu nie będziemy. Ale może go zapytamy, czy coś lubi, czy nie. A może go poznajmy, tak, poznajmy go. Ellen lubi psy, jest miłośniczką psów. Gdzie pani idzie? Halo! Mikstura odprężająca. W razie czego możemy ją wypić. Proszę nie iść do domu. Wiem, wiem, jest pan zajęty. Ja tu mogę panu pomóc. Mogę wykopać z korzeniami na przykład. Zawołaj go. Halo, pogadaj pan ze mną. Mój Boże, no dobrze, pochwal go. Musimy się trochę podlizać, widzę. Spróbujmy go trochę poznać. Taki nie jest chyba zbyt rozmowny i chętny do zawierania bliższych znajomości. Zapytaj go, jak minął dzień. O, zdobyłaś charyzmę, no miło, ale widzę, że niczego się specjalnego tutaj o nim nie dowiedziałaś. No cóż, słuchajcie, zależy nam, entuzjazmuj się, kochana przyrodą, zależy nam, żeby poznać jak najwięcej jego cech. Ojej, 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 jeszcze jest na nas zły, dlaczego jesteś na nas zły? Nie bądź na nas zły. Narzekaj na deszcz. O, jesteś bokserem, o mój Boże, tylko żeby nie damskim, przeproś go. Ojejku, co on taki wściekły. Co możemy jeszcze? Spróbuj z nim pogawędzić. Ojejku, dlaczego? Coś mi się wydaje, że to może być trudniejsze niż początkowo sądziłam. On nas zaczyna nie lubić. Dlaczego on nas zaczyna nie lubić? Ojejku, no nie, 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 nie. Ty mi tutaj... On cię obraża, oto wredna świnia. Słuchajcie, może spróbujemy go trochę rozbawić, co? Zabawne. Opowiedz mu o śmieszną historię mu opowiedz. Coś mi się zdaje, że miłości to tu między nami, znaczy wami, nie będzie. Opowiedz mu też dowcip o kosmitach, że może on jest kosmitą, który cię porwał i dlatego nie możesz wrócić do domu. Nie, może lepiej tak mu nie mów. Co tu jeszcze możemy? Dlaczego on nas nie lubi? Denerwująca rozmowa. No dobrze, 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 okej, 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 dobra. Oj, powiem wam, że to będzie chyba... nasze życie będzie trudniejsze, niż mi się początkowo wydawało. Mikstura odprężająca. Może ją sobie wypijemy, co? Nie będziesz taka rozgniewana. Tu widzę, że on w ogóle zaczął jakąś miksturę odprężającą, może ją potem skończy. No i tak coś mi się zdaje, że się skończy na tym, że ja muszę jednak posadzić tego kwiatka, tfu, tego, wiecie, krzaczka, bo tego nie zrobiłam, bo myślałam, że może, wiecie, szybko się zaprzyjaźnię, taka urocza dziewczyna, to szybko pójdzie, a tu wyszło jak zwykle. Dobrze, jak ten kod brzmi? Enable free build, bb, kropka, nie przecinek. No dobra. Będzie kibelek. Będzie kibelek. Moja droga, ty się postaraj odprężyć tutaj. Miałaś wypić te... Wypiła się? Czy ona zaginęła w akcji?
No nie wiem, no dobrze. Ta roślina ewidentnie wymaga tutaj wsparcia, ale widzę, że chyba nic z tego. Zbierz, kochana, tutaj cały plon. Ukradniemy mu troszeczkę. No może nie będziemy go obrażać, ale... Klęczenie ziemi pełnej robaków brudu. Nie, Ellen nie lubi. O nie, nie lubi ogrodnictwa. O nie, dlaczego? Dlaczego? Jezu, spróbuj z nim chociaż poplotkować. Nie wiem, gdzie on polazł. Matko. Nie no, przerąbane, słuchajcie. Moi simowie mnie ostatnio nie lubią. Wygląda na to. Okej, więcej. O dobra, plotkowanie chyba lubi. Plotkowanie chyba lubi. Jezu, i znowu będzie wredne dla nas. Entuzjazmuj się wampirami. Nie wiem, będziemy z nim gadać o czymkolwiek. Dziel się genialnymi pomysłami. Próbujemy być przyjaźni. To jest trudne. Zapytaj go o gust muzyczny. O, ludzie lubią mówić o sobie. Jeszcze go zapytamy o ulubiony kolor. Poznamy, dowiemy się o nim wszystkiego, absolutnie wszystkiego. O gust w doborze stroju go może nie pytaj, bo widać, ale no dobra. No i co jeszcze? O, lubi hip-hop. O, a to ciekawe. No, co już możemy? O zainteresowaniach jeszcze raz z nim pogadamy, to może się dowiemy o nim czegoś. Dobra, zabawne. Żartuj o owłosieniu. On chyba walczy z owłosieniem, więc pewnie się obrazi, ale okej, nieważne. Nieważne, chcę się o nim dowiedzieć absolutnie wszystkiego. O hobby go jeszcze zapytamy. Dobra. Dobra, zapytamy go o hobby, bo. Ale no, słuchajcie, no jest trochę lepiej. Jest odrobinę lepiej. Nie lubi koloru czarnego. Nie lubi wystrojów w stylu współczesnych przedmieść. Nie lubi gry na skrzypcach. To już wiemy, co zrobić, żeby go wkurzyć. Dobra. Okej. Ja wam nie mogę pozwolić tutaj rozmawiać. Przeproś go. Nie mogę wam pozwolić rozmawiać tutaj sam na sam ze sobą, bo po prostu to się kończy zaraz awanturą, widzę. Miałaś go przeprosić. Miałaś go przeprosić. Opowiedz mu dowcip. Możesz parodiować innego Sima, byle nie jego. Porozmawiaj z nim o zimnej pogodzie, o to raczej się kłócić nie powinniście. Bądź dla niego przyjazna. Dlaczego jesteś niedobra? Opowiedz mu historię. O! Proszę bardzo, opowiedz mu, jak zginęłaś w lesie i spotkałaś takiego wrednego faceta, z którym nie możesz się zaprzyjaźnić i nie chcecie wpuścić do domu w zimną, ciemną noc. Chociaż nie wiem, czy to byłoby mądre, żebyś tam u niego nocowała, jeśli mam być szczera. Już, tak? Nie, znowu jesteś zła. Zapytaj go, jak minął dzień. Narzekaj na deszcz. Oczekajcie, czekajcie. Chciałaś z nim popatrzeć w gwiazdy. To może wam poprawić relacje. Gdzie to było? Zaproś do patrzenia w gwiazdy. No, jeżeli to wam nie poprawi relacji choć odrobinę, to ja nie wiem, co. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Ja nie myślałam, że to będzie takie trudne. No, patrzcie, no znowu się kłócą. No, znowu się kłócą. No, o co chodzi? Ale jazda. Mieliście w gwiazdy razem patrzeć, a nie się kłócić. No. No właśnie. I tak rozpoznajesz konstelacje i tak wrócisz do domu. Może, jak będziesz uważna. Nie będziesz się kłócić z obcymi facetami poznanymi w lesie. Co? Kocham Simu. Kocham Simów. Zaraz zobaczymy, jakie wy macie relacje. O matko, zaproś go na wspólny urlop. Tak, to jest świetny pomysł. Otwórz profil. No dobra, jeszcze przynajmniej nie nienawidzicie. Z bokserem i uwielbia naturę, a dwóch jeszcze nie znamy. Chciałabym je poznać. Kochani, jak przestaniecie, to go jeszcze raz przeproś. Pokaż mu zdjęcia.
ze swojej wyprawy. No i daj mu już spokój, bo robi się późno, to się pewnie robisz zmęczona, chociaż jeszcze na szczęście nie. Moja kochana, tak sobie myślę, że trzeba by było może złowić jakąś rybę, bo będziesz jutro rano bardzo głodna. Obawiam się, że może być problem tutaj z gotowaniem. W sensie nie wiem, czy będziesz miała składniki, żeby sobie pogotować, więc normalnie zaraz cię wyślę, żebyś sobie jeszcze tutaj jakieś ryby połowiła i troszeczkę zwiedziła ten obszar. Tutaj jest jakieś chyba ognisko. No dobrze, kończymy te rozmowy, bo znowu się pokłócicie. On chyba ma ochotę na kawę, a tobie proponuję, żebyś sobie tutaj może właśnie podeszła. Podejdź tutaj. I coś może złapała, o, łapowady, to już spełnimy sobie tutaj powolutku jakieś nasze założenia, bo musimy trzy jakieś różne owady złapać, nie wiem, czy to się uda, ale mam nadzieję, że tak. No i jak już złapiesz te owady, to chodź tu, kochana, o, widzisz, jesteś skupiona, to fantastycznie, to pewnie złowisz coś fajnego. Ćmy księżycówki, ciekawe. Jak one wyglądają? Muszą być śliczne. W sensie, tak wiecie, w realu. Czy w ogóle takie istnieją? Czasami te owady i zwierzaki, które są w simach, istnieją, a czasami to są takie typowo simowe. Ja nigdy nie wiem, no bo tam wiecie, nie znam się. Niestety nie udało jej się nic złapać. O nie! Ale zaraz tam jakiegoś owada złapiemy. No kurczę, ale chciałam, żebyś sobie coś jednak złapała, bo zaraz naprawdę będziesz głodna i to będzie problem. Jeszcze raz idziemy na ryby, a potem się jeszcze zdrzemniesz. No dobra, udało nam się złowić jakąś rybę, więc sobie tutaj jeszcze podejdziemy, rozpalimy i zdrzemniemy się. Chociaż nie wiem, czy przy takim palącym ogniu drzemka to jest dobry pomysł, bo możemy spłonąć, ale no cóż, niech nam chociaż ciepło będzie. Co ty, kochana, w ogóle złowiłaś? O, bardzo ładnego pstrąga, no chociaż tyle, bardzo się cieszę, moja droga, moja kochana. Tutaj przebiegła jakaś wiewiórka albo inne stworzenie. Tu mamy jakieś owady, które możemy złapać i ich jeszcze nie mamy, więc od razu ci ustawię, żebyś to zrobiła. No i powoli będę ten dzisiejszy odcinek kończyć. Jak widzicie, nie jest łatwo. Myślałam, że będzie prościej. Myślałam, że uda nam się jakoś w miarę sensownie zaprzyjaźnić z tym naszym tutaj panem, ale jednak, jak się okazuje, niekoniecznie. Ale ukradniemy mu truskawki z ogródka i szałwie mu ukradniemy, więc będziemy mieć co jeść. Co to jest? Pietruszka. Też mu ukradniemy. A co? No... Weźmiemy sobie też to, co on tutaj stworzył, zrobił. Myślę, że uda nam się to schować do wyposażenia, mam nadzieję. No i będziemy tutaj sobie powolutku coś wytwarzać. Widzę, że on też zdolny człowiek coś tutaj sobie wybudował. My będziemy się starać. Na razie mamy 0 simoleonów, więc wiecie, nawet nie za bardzo możemy coś zbudować. Ale no, może sprzedamy mu rybę? Znaczy, na pewno nie sprzedamy mu ryby teraz, ale dobrze by było wymienić, wiecie, wymienić się z nim na rybę i trochę drewna. Może na to nam się zgodzi. Zobaczymy, moi kochani. Ja tymczasem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co tam się dalej u naszej bohaterki będzie działo i czy uda jej się w ogóle zaprzyjaźnić z tym draniem. Bo ja to czarno widzę. Ale tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!